jak wygląda i jak smakuje największy i najdroższy hardkorowy burger Roberta. Nie ma lipy. Burnejki. Jesteśmy dzisiaj na ulicy Kopijników 42 w Warszawie. Za moim plecami Burnejka Burger. I za chwilę wejdę tam i zamówię największego burgera. Jak go zobaczyłem, to zamiast robi wrażenie, powiedziałem, nie ma lipy. Pora spróbować tego hardkorowego potwora. Sprawdźmy, czy robi wrażenie. Za największego burgera, hardkorowy, zapłaciłem 49 zł. Bułka maślana, potrójny kotlet 100% wołowiny, łącznie 450 gramów, potrójny oryginalny irlandzki ser cheddar, grillowana słodka cebula, pomidor, sałata, autorski sos burgerowy. Całość soczysta, mimo że poprosiłem o well done, bułka delikatna. Kompozycje w menu bardzo proste, różniące się głównie ilością kotletów, oparte na wysokiej jakości składnikach. Doceniam Roberta za wiedzę na temat tego, co serwuje swoim klientom. Burger poprawny, z dobrą, świeżą wołowiną, przyjemnie się jadło, a po konsumpcji można spalić kalorie na siłowni Koksa, która znajduje się obok. Co wy sądzicie o takim potworze? Z kim zjadłbyś takiego giganta? Daj znać koniecznie w komentarzu, czy nie ma lipy.